Cześć! W dzisiejszym podcaście porozmawiamy sobie o pięciu najpopularniejszych błędach, które prowadzą do tego, że nie masz efektów, długotrwałych efektów swojego odchudzania. Warto zacząć od tego, że niestety bo to nie jest dobra wiadomość 80% prób odchudzania kończy się tym, że wracamy w ciągu dwóch lat do naszej poprzedniej masy ciała. Tak mówią badania, aż 80% Prób odchudzania niestety kończy się tym, że nie mamy efektu długoterminowego. Co gorsza, niestety aż połowa z tych osób prawdopodobnie w ciągu następnych pięciu lat przybierze około pięciu kilogramów. To są statystyki, które dotyczą prób odchudzania, które to są bardzo szybkie, są bardzo restrykcyjne, są nastawione na wynik, są nastawione na to, żeby, się ścigać samym ze sobą, nie biorą pod uwagę tego, że przecież nawyki kszta żywieniowe kształtowane do tej pory utrwalały się u nas nierzadko 10, 20, 30 lat, w zależności od tego oczywiście ile mamy. W każdym razie są to próby nastawione przede wszystkim na wynik za wszelką cenę, czyli ja muszę schudnąć jak najszybciej i koniec. Natomiast nie są to próby nastawione na zmianę zachowań. I właśnie o tych różnicach sobie dzisiaj porozmawiamy, bo ja jako psychodietetyk chciałabym, żeby ta tendencja była inna, żeby ta tendencja się zmieniała, żeby nie było tak, że ludzie próbujący schudnąć e, pakują się w taką no, totalnie nie dająca zysków inwestycję, bo z, tym, z tymi 80% to jest trochę tak, w ogóle ze zmianą nawyków żywieniowych czy też ze skutecznym odchudzaniem jest tak, że teraz wyobraź sobie, że ktoś Ci mówi że ty inwestujesz jakiś zasób swojego czasu, pieniędzy, e, nerwów, nie wiem, no wszystkich rzeczy, które są związane z modyfikacją zachowań i masz tylko 20% szans, że ci się powiedzie, no to nie jest najlepsza wizja inwestycji, dlatego poprzez wymienienie najczęstszych tych błędów, które właśnie doprowadzają do takiej patologicznej sytuacji, że możemy się spodziewać tylko 20% skuteczności, po to, żebyś mógł lub mogła po prostu tych błędów nie Popełniać, bo nie ma sensu, bo część z tych błędów jest taka, że tu, tu, tutaj nie chodzi o to, tak, że ktoś czegoś nie ugotował, ktoś czegoś nie, nie, nie zrobił. To są najczęściej błędy wynikające z błędnego pojmowania, błędy wynikające z błędnego. Wiesz o co chodzi, z błędnego pojmowania procesu, jakim jest odchudzanie. I zacznijmy od pierwszego, najistotniejszego, który, którą to umiejętność i której brak umiejętności. No, ja opisałabym jako najbardziej podstawowy błąd i najbardziej taki błąd wpływowy na to, że nasze kolejne próby odchudzania niestety kończą się fiaskiem. Przede wszystkim błąd pierwszy. Nie wyciągasz wniosków z poprzednich doświadczeń. Nie wiem, czy znasz przypadek Tomasa Alwy Edisona, bo chodzą słuchy, że zanim on stworzył działającą wersję żarówki, to miał za sobą kilka, nie, kilka tysięcy nieudanych prób. Nie jestem w stanie sprawdzić, czy to było tysiąc, czy dziesięć tysięcy, bo w zależności od źródeł, różne źródeł mówią różne rzeczy. W każdym razie ponoć ktoś kiedyś miał go zapytać o to, jak on sobie poradził z taką ilością porażek. A Thomas Alva Edison powiedział, że nie, ale przecież on nie odniósł żadnej porażki. Po prostu odkrył, tysiąc lub dziesięć tysięcy błędnych rozwiązań i to jest częsta rzecz, z którą przychodzą do mnie moi osobiści podopieczni, dlatego, że ja często nazywam, znaczy bywam nazywana taką ostatnią deską ratunku, tak, czyli osobą, która po prostu jest w stanie po wielu nieudanych próbach odchudzania wskazać tą drogę, która jednak będzie skuteczna i ja Miałam tego podopieczną, a nie, ja tutaj na potrzeby podcastu sobie to imię zmieniam. W każdym razie Ania na mi powiedziała, że ona ma za sobą już ponad 50 porażek, że ona nie widzi w ogóle nadziei w to, że, że to się uda, że ona już próbowała absolutnie wszystkiego i nic na nią nie działa, i w sumie sama się dziwi, dlaczego jeszcze się do mnie zgłosiła. W każdym razie. E to, od czego ja zawsze zaczynam i co zawsze propaguję w kontekście skutecznego odchudzania, to to, żeby po pierwsze przeanalizować wszystkie dotychczasowe próby i wyciągnąć z nich wnioski, bo znów, jeżeli my spoglądamy na te 50 prób jako na 50 porażek, to to rzeczywiście jest taka ściana, przez którą ciężko nam będzie przeskoczyć, przeskoczyć tak, no bo porażka, więc koniec, tak, no nie mam co z tym zrobić. Natomiast jeżeli my dokonamy prostej zmiany i zamienimy słowo porażka na słowo doświadczenie, Doświadczenie, to nagle otwierają się przed nami zupełnie nowe drzwi. Otóż te drzwi mają na sobie tabliczkę, na której napisane jest, ok, czego możesz się nauczyć z tej poprzedniej próby, jakie wnioski możesz wyciągnąć, bo prosta zmiana porażka na doświadczenia. I to się od razu aż ciśnie na usta, żeby zapytać: ok, to masz przykład. 50 doświadczeń, co na Ciebie nie działa. To nie jest tak, że to są porażki, z których nic nie wynika. Ty właśnie zdobyłeś bądź zdobyłaś bezcenną wiedzę, bo przecież się mówi, że najlepiej uczymy się na własnych błędach. Ty właśnie posiadłaś bądź posiadłeś wiedzę o 50 różnych sposobach, które na Ciebie nie działają. Więc teraz zakasajmy rękawy i znajdźmy 50, 51 sposób, który będzie różnił się od poprzednich tym, że ty przeanalizujesz te wszystkie próby, przynajmniej które pamiętasz, no bo też ciężko pamiętać, powiedzmy 50 prób, ale przeanalizujesz to wszystko, co pamiętasz. Podzielisz sobie to na kartce na dwie części. Po prawej będzie, co na mnie działa, po lewej, co na mnie nie działa. I z tych wszystkich prób wypiszesz sobie na prawo, na przykład, że działa na mnie to, kiedy mam. Posiłki, które nie, mnie satysfakcjonują smakowo, że dobrze się czuję, kiedy mam w tym jadłospisie owsiankę, kiedy mam tam jakieś placki, kiedy zjem sobie raz na jakiś czas słodkiego, bo widzę, że mi to pomaga wytrwać diecie. Natomiast po lewej stronie wpisujesz sobie, nie działa na mnie, nie pomaga mi to, kiedy jestem głodna. To znaczy, zmieniasz. Patrzenie, bo nie obwiniasz siebie za to, że jesteś głodna bądź głodny, albo nie zrzucasz wszelkich swoich niepowodzeń na miano tego, że z tobą jest coś nie taki, że jesteś beznadziejny bądź beznadziejna, tylko. Analizujesz, to Ty jesteś na pierwszym miejscu, Ty jesteś najważniejszy, najważniejsze, Twoje odczucia są ważne. To znaczy, sprawdzasz, okej, okay, no tu jak miałam dietę 1000 kilokalorii, tak, no to byłam głodna, to na mnie ewidentnie nie działało. I wniosek, który wtedy wyciągasz, jest taki, że być może potrzebuję wyższej kaloryczności po to, żeby utrzymać ten proces długoterminowo, tak? No bo tutaj nie chodzi o to, żeby jak najszybciej wejść na dietę, schudnąć i potem hulej, dusza piekła nie ma. Na tym nie polega w ogóle skuteczne odchudzanie. To w ogóle powinniśmy zapomnieć o czymś takim, że odchudzanie polega na byciu na diecie. Guzik, prawda, dieta to jest coś chwilowego, coś od do, coś co najczęściej wiąże się z przymusem, a przymus niestety działa na nas tak, że jak tylko e, widzimy w tunelu w światełko, taką wizję tego, że ten przymus w końcu się może skończyć. To my natychmiast skorzystamy z tej okazji, z tego tytułu w, w, powstają wszelkie wymówki na zasadzie. Och, zjedłam już jedno ciastko, więc wszystko już stracone. I tak naprawdę za tą wymówką stoi to, że my po prostu już jesteśmy tak zmęczeni tą dietą, że po prostu każda okazja, żeby się z niej wymknąć, jest dobra. I teraz, ty zmień swoje patrzenie na tą sytuację. To nie jest tak, że jak się tak wydarzyło, to to jest twoja wina i w ogóle tobie już nigdy nie z życiu nie wychodzi. Nie, to jest prosty związek przyczynowo-skutkowy. To na mnie nie działa. Potrzebuję czegoś innego. I podobnie było z moją podopieczną, e, którą, e, którą na samym początku, o której na samym początku powiedziałam, bo jak ja zapytałam mojej podopiecznej Ani, co stanowiło dla niej największy problem w utrzymaniu tych diet, ona powiedziała, że zdecydowanie to, że czuła się głodna, e, a do tego ograniczona, no bo było tak, że jak gdziekolwiek szła, to musiała iść ze swoim pudełkiem, e, nie mogła sobie wybrać tych rzeczy, które lubi, tylko zawsze jadła jakieś tam suche sałatki. E, można jeść sobie raz na jakiś czas, tak, pudełkiem, no ale umówmy się, jak to się robi non stop i się czuję przymuszonym do tego, bo jeszcze ktoś nam nawkładał do głowy, że jak nie zjemy wtedy swoich posiłków, tylko nie daj Boże, obiad u mamusi, no to w ogóle nam się krzywda, wielka stanie i nie schudniemy. To tak nie działa. I doszliśmy do tego, że ja ją zapytałam, jakie kryteria musiałaby spełniać kolejna dieta, aby ona była w ogóle w stanie ją realizować. No i odpowiedź była taka, że ona chciałaby po prostu nie czuć głodu, nie czuć takiego uczucia sania, takiego uczucia typowego dobycia na diecie, tak? bo to też jest często popełniany błąd, że ludziom wydaje się, że chudną wtedy, tylko wtedy, kiedy są głodni. Znowu guzik prawda, właśnie cała filozofia polega na tym, żeby ułożyć taki jadłospis i dopasować go w taki sposób do potrzeb i zasobów danej osoby, żeby ona nie czuła tego głodu, żeby to było tak, że te posiłki są w taki sposób skonstruowane, że ten głód po prostu nie występuje. I no, też z takiego, z takiego założenia wychodziła Ania, bo ja pamiętam jak ona mi powiedziała, że no właśnie ona by bardzo chciała, żeby tego głodu nie czuć, natomiast że ona wie, że to jest niemożliwe, bo przecież żeby schudnąć to trzeba jeść mało i trzeba czuć głód. I tutaj doszliśmy do bardzo ważnej kwestii, bo Ania wyraźnie czuła, co wpływa na to, że nie jest w stanie trzymać diety. Był to głód. Jednak przekaz, jaki płynął z różnych źródeł na temat odchodzenia, no, ją z tropu, tak? Bo ona przestała szukać przyczyny problemu, tylko skupiła się na walce z efektem, tak? Zostawiła zupełnie źródło problemu, jakim był głód, bo to głód wpływał na to, że ona nie była w stanie wytrzymać już potem na żadnej diecie więcej niż tydzień, tylko zaczynała się karcić za to, że ona nie. Trzyma tej diety, a przecież powinna. I tutaj zaznaczam, trafna diagnoza przyczyn problemu to naprawdę ponad połowa sukcesu, bo my wtedy wiemy, co robić. I też za nią w dalszym toku współpracy zaczęłyśmy pracować na takich jadłospisach, których głównym celem było wyeliminowanie głodu, czyli usunięcie tej przyczyny, a nie skupianie się za wszelką cenę na schudnięciu, bo to jest tylko kontrolowanie efektu, a nie o to chodzi, tak? No, ciężko jest wyeliminować problem jeżeli nie znamy jego przyczyny, tak? Jeżeli nie usuniemy jego przyczyn, To jest trochę tak, jak się bierze leki przeciwbólowe na ból głowy, który utrzymuje się od bardzo długiego czasu, zamiast pójść do lekarza i dowiedzieć się, jaka jest przyczyna tego, nie? No to tak samo tutaj. Te diety często bywają takim, e, no... Takim suplementem czy takim lekiem na ból głowy, tak? natomiast brakuje tutaj jakiejkolwiek autoobserwacji i e, sprawdzenia, z czego to tak naprawdę wynika. E, no i tutaj to jest to, że my te 50 porażek zamieniłyśmy na 50 doświadczeń, tak na których zaczęłyśmy wyciągać mnóstwo, naprawdę mnóstwo, mnóstwo wniosków, które pozwoliły nam e, zbudować nowy adekwatny plan. I tutaj ja często też powtarzam taki. E, Cytat, który nie wiem skąd wzięłam, nie wiem, czy ja go sama nie wymyśliłam. Pamiętam, że go kiedyś użyłam, że jeżeli w Twoim słowniku nie ma słowa doświadczenia, to będziesz dostrzegać tylko porażki. I to jest klucz, dlatego że. To, w jaki sposób my się zachowujemy, w dużej mierze wynika z tego, jak my myślimy. Jeżeli my w ogóle nie dopuszczamy do siebie myśli, że to jednak te inne sposoby, te rzeczy, które piszą ludzie w internecie mogą być błędne, tylko wszystko bierzemy na poczet siebie, że to nam nigdy nic nie wychodzi, to nie dojdziemy do żadnych innych wniosków niż to, że nie nadajemy się do diety. A taki wniosek nie jest proaktywny. On nas w żaden sposób nie będzie prowadził do rozwiązania problemu. No bo co? Wymienimy na lepszy model? No co my możemy wtedy zrobić? Więc e, zachęcam do tego, żeby podobne działanie stosować za każdym razem, kiedy czujesz, że Twój plan nie prowadzi cię do celu. Bo jeżeli przyjęte przez Ciebie rozwiązania nie przyniosły efektu, to zastanów się, jakie wnioski możesz z tego wyciągać, następnie zmodyfikuj. Ten plan w oparciu o te wnioski i próbuj dalej. Zmiana nawyków żywieniowych, czy też odchudzanie, to jest nieustanny proces próbowania nowych rzeczy, sprawdzania, czy to nam nie działa. Jak działa, super. Jak nie działa, no to próbuję. Dalej. Eee, no, chociaż jasne, no zawsze w obliczu porażki, czy też błędu, czy jak zwał, tak zwał, no można się obwiniać, smucić, demotywować. No pytanie tylko po co? Bo skoro już się coś stało, to nasze rozpamiętywanie. Nie sprawi, że czas się cofnie. Myślenie o tym w kategorii porażki to będzie tylko taka kotwica, która nam nie pozwala w żaden sposób ruszyć w miejsca, tak? Tylko nas trzyma przy dnie. E, jak coś już się wydarzyło, to po prostu wykorzystaj to jako doświadczenie, no i dzięki temu możesz zdobyć nową wiedzę na temat siebie czy wybranej metody. Tutaj zawsze zachęcam do zadania sobie właśnie takiego pytania, jakie, jakie wnioski ja mogę wyciągnąć z tego, co mnie, z tego, co, mnie, co, co mi się przytrafiło. Z tym jest połączony drugi błąd, który ja sobie tutaj wynotowałam, to znaczy nie dostosowujesz wymagań do swoich możliwości, bo tutaj często powtarza się taka historia, że przechodzi 1 stycznia, to już niedawno, znaczy niedługo, bo dzisiaj mamy 5 listopad, więc dwa miesiące do tej magicznej daty. E i nagle wiele ludzi ma refleksję, że może to jest ten rok, w którym ja zacznę trenować w końcu i będę trenować pięć razy w tygodniu, będę się budzić z samego rana rzeźka i wypoczęta, bo przecież wszyscy ludzie sukcesów wstają z samego rana, więc ja też chcę. Będę efektywnie wykorzystywać każdą godzinę. W ogóle znowu sobie zrobię, w końcu sobie zrobię kalendarz, będę miała każdą godzinę dokładnie zaplanowaną. Będę do tego jeść pięć zróżnicowanych posiłków, bo przecież takie zdrowo w ogóle zacznę gotować. I Oczywiście, taki real, scenariusz jest na jakimś poziomie realnym, tylko na jakimś poziomie, bo my, zanim zaczniemy, musimy zastanowić się, z jakiego miejsca my właściwie startujemy. I znów, ja tutaj często używam takiego przykładu, że taka osoba, która do tej pory leżała na kanapie, nic nie robiła, e, oglądała seriale, jej aktywność raczej była właśnie taka siedząca. A jeżeli nagle decyduje się na wprowadzenie tych wszystkich rzeczy naraz, no bo przecież jest pierwszy styczeń, więc trzeba, to ja ją trochę widzę jako taki obraz z cyrku. Zaraz Ci powiem jaki, natomiast muszę jeszcze do tego zrobić jeden wstęp, bo my często mamy problem z tym, że o ile nauka takiej umiejętności jak gra na pianinie, nie ma problemu. Jakby my jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że żeby grać na pianinie, no to nie siędziemy przez cały tydzień po 10 godzin i umiemy grać, tylko to jest raczej kwestia tego, żeby grać na przykład pół godziny dziennie, albo 15 minut dziennie, albo dwie godziny, dwa razy w tygodniu i to musi trwać. Tak jakby nikt. Kto zaczyna grać na pianinie, nie wyobrażasz sobie, że za dwa tygodnie będzie grał Chopena. Ma jakby wizję tego tak, że to jest odległe. Natomiast my nie traktujemy z taką samą powagą umiejętności miękkich, które to bardzo często nam się wydaje, że to po prostu sobie od tak można zmienić. To jak ja nagle spędzałam czas na kanapie, no to teraz zacznę biegać, bo taka jest moda, tak? albo bo, bo, bo mi się tak chce. I ja takie osoby, które w ten sposób postępują, czyli z takich osób o małym stopniu aktywności, chcą się zamienić w te idealne osoby, pierwszostyczniowe, w te postanowienia i tak ja dalej. Daje trochę widzę jak kogoś, kto nagle wsiadłby na taki monocykl, miałby w rękach piłeczki, cztery najlepiej, nimi by żonglował, jeszcze by na, na ten, w tym samym momencie grał na tym, na harmonice, tak? I sobie jeszcze jechał slalomem, tym motocyklem, żoglując i grając na harmonijce. Nie da się tak. To naprawdę e, wprowadzenie trzech zdrowych nawyków, jeżeli my do tej pory nie mieliśmy absolutnie żadnych zalążków ku temu, w sensie nie robiliśmy totalnie nic w tym kierunku, to naprawdę jest rzecz mega trudna. My sobie w ogóle nie uświadamiamy, że e, czym jest, jaką siłą są nawyki, które my kształtowaliśmy na przykład, nie wiem, przez 10 lat. Prosty przykład, ja go często podaję. Wyobraź sobie, że mówię Ci właśnie teraz, że od jutra, czyli od środy, ty masz zacząć wiązać sznurówki w drugą stronę. Na pewno wiesz, jak się wiąże sznurówki, natomiast gdybym Cię teraz poprosiła o to, żebyś mi powiedział, bądź powiedziała, jak to się robi, to miałbyś, bądź miałabyś z tym duży problem. Bo my to wiemy, mamy to w palcach, mamy to zautomatyzowane, natomiast nie umiemy o tym opowiedzieć. I teraz, jeżeli zechcesz zawiązać sznurówki na drugą stronę, to co musisz zrobić? Po pierwsze, pochylić się nad tym butem, powoli zawiązać te sznurówki, tak jak do tej pory, sprawdzając, która ręka pod którą przechodzi, gdzie który sznurek, Potem rozwiązać i tak samo powoli próbować zawiązać to w drugą stronę. Czyli po pierwsze, musisz zdobyć wiedzę na temat tego, jaki jest twój dotychczasowy sposób. Po drugie, włożyć energię do tego i zrobić to powoli, spokojnie i z pełną uważnością, żeby zawiązać tą sznurówkę w drugą stronę. No i potem rozwiązać i tak, wiadomo, im częściej to powtórzysz. Tym bardziej ci to wejdzie w krew. I teraz, o ile masz super poranek, masz bardzo dużo czasu, nie masz żadnych obowiązków, to ty sobie możesz się babrać z tymi sznurówkami, nie ma żadnego problemu. Natomiast bardzo często nasze ludzkie poranki wyglądają jednak tak, że wstajemy z ostatnim budzikiem, jesteśmy już w ogóle. Albo pod kreską, znaczy na styk z czasem, albo już spóźnieni. Biegniemy, bierzemy sobie szybko coś do jedzenia, szybko się zbieramy, wybiegamy z domu. I w ogóle o tym, że mieliśmy wiązek narówki w drugą stronę, to sobie przypominamy może w połowie dnia. I dokładnie tak samo jest z nawykami żywieniowymi. To znaczy, my sobie możemy planować, że zmienimy to, to, to i to. Natomiast w momencie ograniczonych zasobów psychoenergetycznych, czyli w momencie, kiedy jest stres, kiedy jest pośpiech, kiedy jest gorszy dzień, kiedy jesteśmy niewyspani, chorzy, czy cokolwiek jeszcze innego się dzieje, kontrolę nad tym, co robimy, przyjmują automatyzm. I to jest totalnie normalne i naturalne. Tak po prostu działa ludzki mózg, organizm. Natomiast y jeżeli my zakładamy, że teraz jak przejdziemy na dietę, bądź jak będzie pierwszy styczeń i nagle całe życie nam się zacznie kłaść pod nogami i wszystko zacznie iść super, tak jak powinno być, to tak po prostu nie będzie. My nadal będziemy mieć te same gorsze dni, te same problemy, te same rzeczy nas będą denerwować i te same rzeczy będą nas przerastać. Więc nie damy rady wprowadzić w ciągu dnia, powiedzmy, czterech nowych kontrolowanych czynności, tak? Zacznij od jednej. Wypisz sobie listę swoich priorytetowych nawyków i naprawdę zacznij od jednego. Ludzie często nie doceniają tego, co są w stanie zrobić, znaczy tak, przeceniają to, co są w stanie zrobić w ciągu jednego dnia, a nie doceniają tego, co są w stanie zrobić na przykład w ciągu miesiąca czy roku. I teraz ty, żeby wprowadzać zdrowe nawyki, nie musisz od razu grać Chopina, tak, przez, czy w ogóle grać na pieśń, przez 10 godzin dziennie. Wystarczy, że będziesz grać 20 minut przez... Tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, pół roku. Tutaj liczy się konsekwencja, więc wybierz sobie małe zmiany, dostosuj je do swoich możliwości, bo tutaj nie chodzi o to, żeby od razu się porywać z motyką na księżyc, tylko żeby wytrwać w tym długoterminowym. Ja też zawsze mówię, że jeżeli nie możesz wprowadzić dużych zmian, to wprowadź małe. Tutaj do tego. Błędu mam taki przykład jednej z moich podopiecznych, Magdy, która w trakcie pierwszej rozmowy nam wyszło, że ona nie umie odejść od zasady 100% albo nic, a to jej 100% było naprawdę wygórowane. Jej idealna dieta właśnie zakładała, że małeś 5 dokładnie zważonych posiłków, przygotowanych ze zdrowych produktów, ma niej żadnych słodyczy, żadnych przekąsek i nie pozwalać sobie na żadne ostępstwa idąc na imprezę. Ale niestety każda tego typu próba kończyła się tym, że po kilkunastu dniach Magda nie wytrzymała, a jedno odstępstwo od diety uruchamiało przekonanie pod tytułem Wszystko już stracone. No i to był początek jedzenia wszystkiego, tak? To jest ta furtka w głowie, która się często pojawia: że jak już wszystko stracone, zjadłam jedną rzecz, to już wszystko stracone, więc wtedy sobie mogę zjeść wszystko. E po zapoznaniu się z jej problemem, ja ją zapytałam, przez ile dni w ciągu tych trzech lat, w których to podejmowała nieudane próby, jej się w ogóle udało utrzymać te zalecenia, czyli doskoczyć do tej poprzeczki wysoko zawieszonej. No i okazało się, że w sumie było ich około 50. W tym najdłużej 30 dni bez przerwy, e, tak jakby 3 lata miały około 110 dni, więc e, przepraszam, 1000, 1100 dni, tak? 1100 dni. No więc 50 na 1100 dni, no to to jest taki wynik, że ją właśnie zapytałam, czy e, jeżeli na 3 lata była w stanie utrzymać swoje standardy przez 50 dni, no to pytanie, czy coś jest z nią nie tak, czy ze standardami? No oczywiście często pierwsza odpowiedź była taka, że z nią, no ale jak zaczęłyśmy o tym gadać, no to okazało się, że to był przełomowy moment naszej rozmowy, w której ona sobie uświadomiła, że tak jakby nie ma sensu stawiania sobie poprzeczek, do których ciągle nie możemy doskoczyć, tak? No... Wysokie standardy wcale nie sprawiają, że my osiągamy więcej, wręcz przeciwnie, sprawiają, że my się cały czas wywalamy, bo nie możemy zrobić tego, z czego byśmy byli zadowoleni, no i jest wtedy problem. Tak więc tutaj warto, warto na to uważać. Lecąc do trzeciego błędu, który, który dzisiaj przygotowałam, no to jest to błąd bardzo często popełniany. I jest to stosowanie wszelkiego rodzaju głodówek, detoksów i innych diet, które drastycznie ograniczają ilość spożytych kalorii. I ja jeszcze dwa lata temu otrzymywałam naprawdę dużo wiadomości z pytaniem Magdo, a co myślisz o tym, aby przed rozpoczęciem diety u Ciebie wejść sobie na trzydy, trzydniowy detoks, żeby przygotować się do diety. No i dzisiaj jest ich zdecydowanie mniej, natomiast wciąż gdzieś w internecie są osoby, jest wiele osób, które promują tego typu podejście, żeby się oczyścić, żeby jak mamy problem, na przykład nie wiem, jak się objedliśmy, to potem cały dzień nic nie jeść Taki rodzaj karania się w zasadzie za, za to. I tutaj, żeby dowiedzieć się, czy takie postępowanie ma sens, musielibyśmy wrócić do tego, co powiedziałam na samym początku, czyli, no, biorąc pod uwagę, że średnio 80% osób, które stosują diety odchudzające w ciągu 5 lat, wraca do swojej poprzedniej masy ciała, no to zastanówmy się, jakie cechy wpływają w ogóle na to, że takie podejścia są w tak dużym stopniu nieskuteczne. Tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest korzystniejsze. Czy schudnąć 10 kg w dwa miesiące na szybkie diecie odchudzającej, ale po jej upływie być zmęczonym, ograniczeniami, odpuścić i przybrać te kilogramy w dwa miesiące? Czy podejść do tego spokojniej, skupić się na stopniowej zmianie nawyków i schudnąć pierwsze 4 kg w 2 miesiące, ale dalej dzięki utrwaleniu nowych zachowań schudnąć kolejne 4 kg w kolejne dwa miesiące i mieć 8 kg? Schudniętych, utrzymanych, tak, a nie dziesięć, które po prostu spada i wraca z efektem jojo. I tutaj wybór toczy się pomiędzy podejściem nastawionym na efekt versus podejściem nastawionym na proces, bo nie utrzymamy efektów na długo w ogóle, nie, nie jesteśmy w stanie utrzymać tej formy, która wynika z pewnego rodzaju naszych zachowań, jeżeli nasze odchudzanie nie niesie za sobą zmiany tych zachowań. Czyli jeżeli ta dieta nie ma funkcji edukacyjnych, jeżeli my się w jej czasie, czy dieta, ja w ogóle nie lubię słowa dieta, to najbardziej chodzi o zmiany sposobu żywienia. Natomiast jeżeli my coś zmieniamy i w tym czasie jedyne czego się uczymy, to za wszelką cenę trzymania się rozpiski, która nam nie smakuje, jedzenie posiłków, których nie lubimy, których nie rozumiemy, Trzymanie się jakichś ograniczeń, które są totalnie bez sensu, bo ktoś nam kazał wykluczyć nie wiem, ziemniaki, chleb, yy, owoce po dwunastej, bo przecież o, po, od owoców po dwunastej się tyje, jak powszechnie wiadomo, oczywiście żartuję. W każdym razie yy, Krótkoterminowe zrywy polegające na właśnie takich nakazach, zakazach, na takim podejściu 100% albo nic, dają krótkoterminowe efekty, po prostu. Jeżeli my chcemy osiągnąć długoterminowe efekty, to musimy wybrać strategie, które przynoszą długoterminowe efekty. A jedyną strategią przynoszącą długoterminowe efekty w kontekście odchudania jest stała zmiana nawyków żywieniowych, czyli przejście przez pełny proces zmiany, o którym na pewno jeżeli jeszcze nie słyszałeś bądź nie słyszałeś, bo powiedzmy trafiłeś bądź trafiłaś na mnie pierwszy raz w tym podcaście, to usłyszysz wielokrotnie, bo to jest tak naprawdę klucz i rozwiązanie wielu problemów, z którymi osoby nie były sobie w stanie poradzić przez lata. E po drugie, wracając do tych restrykcyjnych diet, one psują nasze relacje z jedzeniem, bo gotowanie posiłków, czy w ogóle spożywanie posiłków zaczyna nam się kojarzyć z przymusem. E, nie wiem, chleb albo cukier z zagrożeniem, warzywa z obowiązkiem, a wyjścia do pracy z pakowaniem 50 różnych podałek z posiłkami. I znów, jeżeli jakieś zasady kojarzą nam się z przymusem, to nie będziemy z nich korzystać z uśmiechem na twarzy, będziemy czekać na pierwszy moment, w którym możemy z tego uciec. I e, to nam tworzy takie dobre pole do wyrastania właśnie takich wzorców myślowych pod tytułem, jak raz odpuszczę to wszystko już stracone, no bo przecież skoro dieta zakładała, że ja mam tego unikać, a tylko to jeść, i tylko w takich porach, i w takich odstępach, no to jasnym się wydaje, że jeżeli to są jedyne, jedne, jedyne zasady, które znamy, i nie ma żadnego planu B planu C planu D na na przykład gorsze momenty na wyjazd na nie wiem na spotkania rodziny to jest w ogóle dla mnie głupie i niezrozumiałe że często ludzie biorą sobie tą jedną rozpiskę którą dostają albo którą sobie ściągają z internetu jako takiej mm, Prawdę, taką prawdę objawiono, że ja się tego muszę trzymać, bo tylko to mi da, e, no, pozwoli mi schudnąć. Guzik, prawda. Tym, co pozwala ci schudnąć, jest e, uzyskiwanie ujemnego bilansu kalorycznego, czyli jedzenie mniej niż ty potrzebujesz. Ale możemy to liczyć na przykład także w okresie tygodniowym. To nie jest tak, że jednego dnia, jeżeli jednego dnia przekroczysz tą kaloryczność albo wyjdziesz na zero, to wszystko już stracone. Nie, masz jeszcze kolejny dzień i kolejny, i kolejny, i kolejny, w którym możesz to nadrobić. I nie ma totalnie problemu. Zapytaj jakąkolwiek osobę, która schudła długoterminowo, schudła i nie wróciła nigdy do swojej poprzedniej masy ciała. Co by powiedziała, gdyby się ją zapytał? Bądź zapytała, jak to, co zrobić, kiedy zjesz jedno ciastko? Albo co ty robisz, jak zjesz jedno ciastko? No i taka osoba najczęściej odpowie, że, no w sumie nic. Albo że, no nie wiem, pójdę sobie na spacer, albo że jutro sobie, nie wiem, zjem trochę mniej. Tak jakby luz. Zjadłam jedno ciastko, trudno, świat się nie wali. Natomiast, jeżeli zapytasz osoby, która ciągle jest w błędnym kole, co się stanie, jak ona z jedno ciastko, to najczęściej ci powie, że właśnie, no, ma wyrzuty sumienia, nie może sobie z tym poradzić. I tak, jakby zwróć uwagę, nasze zachowania zawsze poprzedza myśl, żeby coś zrobić. Od tego, w jaki sposób my postrzegamy rzeczywistość, w jaki sposób my myślimy, wynika to, co my będziemy robić. Więc teraz warto brać przykład od osób, które schudły i utrzymują ten efekt długoterminowo, i zobaczyć, że jeżeli one myślą w taki sposób, i w pewien sposób podchodzą do jednego problemu, to może jest w tym zasada, jest, znaczy, zasada, jest w tym jakiś sposób, tak, że skoro osoby, które tkwią w błędnym kole, mają ogromne wyrzuty sumienia, a osoby, które chudą długoterminowo stwierdzają, że spoko, jedno ciastko, nic się nie dzieje, no to może coś jest na rzeczy. Więc pamiętaj, że to nie jest tak, że nasze zachcianki to jest zawsze kwestia naszej słabej woli, a nawet jeżeli, to zawsze możemy ją wzmocnić, tak jakby to jest kolejna umiejętność, którą można się nauczyć. W każdym razie zawsze, kiedy stosujemy jakąś metodę i ona nas doprowadza do tego samego punktu, to to jest sygnał, że metoda którą stosujemy jest po prostu nieadekwatna do naszego stylu życia, zapotrzebowania kalorycznego, a twoje ciało na przykład nie wiem, ma dość głodzenia. Dieta rozumiana po prostu jako wszystko, co na co dzień jemy, bo taka jest definicja diety. Przypominam, to nie jest tak, że dieta jest tylko odchudzająca, tylko w dietę wlicza się wszystko to, co my jemy na co dzień. Powinna być po prostu dla nas źródłem energii, a nie problemów. To nie chodzi o to, że my się mamy tutaj w jakiś sposób katować tą dietą. Tu chodzi o to, żeby po prostu jeść. Jak my się zaczynamy skupiać na tym, żeby jeść, żeby to jedzenie wynikało z jakichś sensownych wzorców naszych zachowań, wzorców żywieniowych, żebyśmy kształtowali dobre relacje z jedzeniem, to wtedy Okazuje się tak, że jeżeli my się nie skupiamy na tym, żeby schudnąć, ale skupiamy się na tym, żeby zrobić sobie śniadanie, zrobić obiad, pójść na spacer, czyli skupiamy się na rzeczach, które prostych rzeczach, które trzeba zrobić, to nagle to ten spadek masy ciała jest efektem ubocznym naszych zachowań i fajnie jest doprowadzić właśnie do takiego momentu, bo wtedy to z moich obserwacji najlepiej się po prostu chudnie, tak jak kiedy ten cel sam w sobie przestaje dla nas być aż tak istotny, kiedy my się po prostu skupiamy na drodze do tego celu i to jest dla nas źródło siły, energii, i my się cieszymy z małych rzeczy. Czwarty błąd to jest błąd dotyczący przede wszystkim naszego myślenia o tym, co się albo wydarzyło, albo jeszcze się nie wydarzyło, a nam się wydaje, że może. Odnośnie tego, żeby, tego, co się wydarzyło i tego, na czym polega nasz błąd, to nasz błąd polega na tym, że my się nie umiemy wyzerować. Bo wyzerowanie się to taka umiejętność odcięcia się od myśli, które krążą i krążą wokół tego, na co my już nie mamy wpływu. Do rzeczy, na które nie mamy wpływu, doleżą na przykład te, które już się wydarzyły. I tutaj zawsze lubię podać przykład kota. Bo wyobraź sobie kota, który siedzi w krzakach przez dwie godziny i bacznie obserwuje mysz, na którą chce zapolować. Spina się, jest cały czas gotowy w napięciu do skoku i ma plan, żeby złapać tą mysz. Tak? To jest jego plan, który chce zrealizować bez popełniania błędu. No i nagle zauważa, że ta mysz opuściła swoją kryjówkę, więc on się rzuca na tą mysz tak? z całym swoim impetem. Natomiast tym razem mysz była szybsza i się schowała z powrotem do tej nory. I teraz jak myślisz, co po takiej nieudanej próbie polowania robi kot? No wraca do domu, pewnie idzie do michy i idzie spać, ale na pewno nie wraca i nie mówi o matko, jakim jestem beznadziejnym kotem, znowu mi się nie udało, tak? Tylko kot wie, że on zużył, zużył dużo energii do zapolowania na coś, więc żeby podjąć kolejną próbę, to on musi tę energię odbudować e, i dopiero wtedy to będzie miało sens a człowiek, a człowiek, którego celem od kilku godzin jest na przykład to, żeby nie dać się skusić temu pięknemu i pachnącemu czekoladowemu ciastu z wiśniami na dodatek, które koleżanka przyniosła na imieniny, jak po nie sięgnie, to będzie albo może to w ogóle rozpamiętywać jeszcze przez dwa dni, tak? No bo przecież ja nie miałam zejścia, zjadłam, a jakbym nie zjadła tego ciastka, to pewnie nadal e, bym się odchudzała i bym już dzisiaj była o pół kilo, pół kilo lżejsza no Tutaj przede wszystkim nie ma co płakać na rozlanym mlekiem, tak? No rozlane mleko trzeba posprzątać i spróbować nalać jeszcze raz, tylko że tak, żeby nie rozlać, czyli naprawić te błędy, które do tej pory e, po nie, e, popełniliśmy. No jasne, że najlepiej byłoby nie zjeść tego ciastka, tak? No ale to już się stało. E, Przełknięcie takiej goryczy porażki no, będzie nas kosztowało sporo energii, natomiast no, im bardziej my to międlimy, międlimy, wypominamy sobie, tym więcej energii tracimy. A przecież my potrzebujemy energii do tego, żeby spróbować jeszcze raz, no bo proces zmiany no, to jest proces, który wymaga od nas cały czas zaangażowania i ta energia jest nam naprawdę potrzebna, więc szkoda tracić tej energii na procesy myślowe, które nie wnoszą do naszego życia totalnie nic konstruktywnego. Zawsze warto dzielić sobie sytuację na dwie, na dwa, na dwie strony, na, na, na dwie kategorie. Rzeczy, na które mam wpływ i rzeczy, na które nie mam wpływu. Jak już na coś nie mam wpływu, to moja siła jest w tym, żeby to po prostu zaakceptować i ewentualnie wypisać sobie na przykład, co mogę zrobić dla siebie, żeby mi było z tym łatwiej. Natomiast skup się jednocześnie z tym, tak? Chodzi o to, żeby się skupić jednocześnie na tym, na co my mamy wpływ, bo to tam naprawdę powinniśmy angażować swoją energię, no bo ta energia zaangażowana będzie miała jakikolwiek sens druga strona medalu to jest przejmowanie się czymś, co się jeszcze nie wydarzyło, no i tutaj znów zostaniemy w klimacie zwierzaków jest taka fajna książka, która się nazywa która ma tytuł, dlaczego zebry nie mają wrzodów, no i tutaj znów trzeba sobie wyobrazić taką historyjkę, że na rozległej polanie znajduje się sporo stado takich małych zebr i on sobie spokojnie skupią trawkę, no i w pewnym momencie na polanę wbiega lew i rzuca się w pościg za stadem Stado oczywiście no, rozbiega się na różne strony, lew zaczyna gonić powiedzmy za jedną z nich, tak bo zazwyczaj tak jest, że lew goni za jedną z nich, ale na szczęście tym razem zebra zdołała uciec i e, okazuje się, że jak zebra uciekła od tego lwa, no to też znów, co robi? no pewnie wraca i dalej sobie skubie trawkę. E, nie ma takiego dialogu, jakby był, mógłby być u ludzi, że na przykład, matko, ten lew był już tak blisko, przecież mógł mnie złapać i byłoby po mnie. Spokojnie, no mogło ci się coś stać, ale nic się nie wydarzyło. Ale mogło, mogłam tam pać i nie wstać. No mogło, ale się nie wydarzyło, tak? Więc e, tak samo no, zebra też... E, Motywuje się do tego, żeby uciec, czy też podejmuje działania, żeby uciec, myśli o tym, żeby uciec w ogóle, tylko wtedy jak lew się pojawi na polanie, ale jak go nie ma, to ona o tym nie myśli. Natomiast jeżeli my cały czas rozmyślamy o tym, że nie, na pewno się nie uda, nic z tego nie będzie, po co ja w ogóle próbuję, a co ja jeszcze, a co jak mi się nie uda, ja w ogóle swego czasu dostawałam takie wiadomości od osób, z którymi nawet jeszcze nie zaczęłam współpracy, a one pisały, Magda, ja jeszcze tej. Nie dostałam, ale tak strasznie boję się, za, że nie dam rady. Co będzie, jeśli się poddam? No nie koncentruj się na tym, że może ci coś nie wyjść. No skoncentruj się na tym, aby co zrobić, aby nie nastąpiło, albo w jaki post jakby wykorzystaj to czarnowictwo do tego, żeby wyciągnąć z tego coś konstruktywnego. Ja to nazywam aktywnym pesymizmem. Czyli okej, okay, no dobra, możesz pomyśleć o tym, co może pójść nie tak, ale nie po to, żeby się tym załamać, tylko żeby po, to po to, żeby wyciągnąć jakiś wniosek, no i może obmyślić sobie, co wtedy zrobisz, tak, kiedy to już się rzeczywiście wydarzy. No bo nie ma nic z tym złego, żeby się zastanawiać na czym czy nasze działania przyniosły efekt. Tylko chodzi o to, jaki to impact na nas wywiera, tak? No bo jeśli nasze obawy wpływają na to, że podejmujemy działania zaradcze w tym kierunku, no to to jest postawa aktywna i to ma sens, tak? No bo myślimy, że może później taki coś w, tym zwią w związku z tym robimy. Jeżeli tylko te myśli nas utwierdzają w beznadziejności sytuacji, w tym, że na pewno nam nie wyjdzie, no to to jest postawa pasywna. I ta postawa pasywna nigdy nie będzie nas prowadziła do aktywnego zapobiegania tym problemom. Yy, więc. Yy... Warto zmieniać nasze postawy z pasywnych na aktywne, warto myśleć pod kątem nie o matko jak mnie to wszystko przerośnie, tylko okej, okay, no dobra, zaczynam coś nowego, jest to dla mnie trudne, ale to jest naturalne, że jeżeli robimy coś pierwszy, e, pierwszy raz, to to będzie trudne. I tutaj warto sobie zadać pytanie, jak masz na przykład tego rodzaju myśli, czy twoje myślenie o możliwych błędach w przyszłości motywuje cię do szukania rozwiązań? Jeżeli tak, ok, to co mogę zrobić, aby im zapobiec, tak? I wypisujesz sobie listę czynności. Natomiast jeżeli nie, to zaakceptuj swój aktualny sposób myślenia i zastanów, co musiałoby się stać, abyś zobaczyła bądź zobaczył większą szansę na powodzenie działań. I to też będzie dla ciebie bardzo ważna informacja na temat tego, na przykład jakich zasobów potrzebujesz do procesu zmiany. No i ostatni błąd, który, który prowadzi do tego, że nie uzyskujemy wymarzonych efektów, to jest skupianie się na rzeczach, które są totalnie nieistotne. Podejrzewam, że kiedyś w oczy wpadła Ci taka informacja, żeby nie łączyć ogórka z pomidorem, bo wtedy zabijamy witaminę C. Albo nie pić herbaty z cytryną, bo wtedy uwolni się nie, glin. Albo żeby jeść masło orzechowe 100% orzechów, a nie 97%. Przecież 97% to już jest totalna masakra, jak zjesz takie masło. Albo dalej, że jak orzechy to tylko namoczone całą noc, że nawet nie myśl o tym, żeby zjeść orzechy, które są... Y Nienamoczone. I rzeczywiście te rzeczy mogą być ciekawe i mogą rzeczywiście wpływać na jakieś tam właściwości tych pokarmów, natomiast w całokształcie naszej dzieci one są totalnie nieistotne, bo problemem nie jest gram zneutralizowanej pod wpływem askorbinazy w ogórkach witaminy C, tylko bardzo niskie spożycie warzyw w ciągu dnia w ogóle. U większości ludzi, tak nie mówię, że u Ciebie, aczkolwiek problem nasz populacyjny to jest taki, że my jemy zbyt mało warzyw i na tym wypadałoby się skupić. Problemem też nie jest picie herbaty z cytryną, ale to, że mnóstwo ludzi w Polsce pije ogromne ilości słodzonych napojów zawierających cukier, tak? No więc debatowanie o tym, że nam witamina twa, że nam cytryna wolni jakąś mikroskopijną cząsteczkę glinu, która w żaden sposób raczej nie wpłynie na nasze zdrowie, to nie jest problem. Bo problem jest, problemem jest to duże stężenie cukru, o którym my w ogóle czasami zapominamy, tak? No bo wypijamy dużą ilość kalorii w postaci płynnej. E, problemem, no nie jest też kwestia namoczenia orzechów, tak? Ale tychże tych orzechów w ogóle jemy zbyt mało. E, no a problem 3% dodatków w słoiku masła orzechowego, no już pominę. I tutaj nie chodzi o to, aby w ogóle nie zwracać uwagi na szczegóły. Chodzi o to, żeby wyjść od rzeczy najistotniejszych, nauczyć się ich, wprowadzić je w życia, dopiero potem hierarchicznie wchodzić na górę. Czyli najpierw dbamy o to, co zrobić, żeby nasza dieta miała adekwatną ilość kalorii do naszego zapotrzebowania, albo żebyśmy byli na minusie, czyli zastanawiamy się nad tym, jakie są przyczyny tego, że... Przekraczamy naszą kaloryczność, czy to jest może głód, czy to jest brak umiejętności radzenia sobie ze stresem, czy brak organizacji, i jeszcze jakieś inne rzeczy. Potem dbamy o jakość tych posiłków, tak, żeby one miały odpowiednią ilość warzyw, odpowiednią ilość białka, żeby była odpowiednia relacja między produktami pełnowartościowymi a tymi rekreacyjnymi często się mówi 80 na 20, tak, żebyśmy też w diecie tej mieli trochę przyjemności. Potem dopiero martwimy się o składniki mineralne i o witaminy, bo tak jakby jeżeli dbamy o podstawy, to te składniki mineralne i witaminy w naszej diecie są, więc tak jakby moczenie u osób zdrowych, tak, no to jest jakaś tam rzecz marginalna. Dopiero potem wchodzi nam na przykład ilość posiłków, tak? To nie jest tak, że my musimy jeść posiłki z zegarkiem w ręku, żebyśmy schudli, że to musi być pięć posiłków w, w, no, w idealnie wymierzonym odstępie trzech godzin. E, tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby ilość posiłków, którą my spożywamy, e, była realna w utrzymaniu tylko tyle. Czy to będzie 3, czy 4, czy 5, chodzi o to, żebyś ty był bądź była w stanie to utrzymać długoterminowo. No a na samym końcu wchodzą suplementy, które to niestety często przeskakują na, pierwszy, na pierwsze miejsce. Nie wiem, o której słuchasz tego podcastu, natomiast dzisiaj, czyli 5 listopada, ja o godzinie 10.40 jestem, bądź byłam w pytaniu na śniadanie, gdzie rozmawiałam, bądź rozmawiam, albo będę rozmawiać o nootropach, czyli właśnie o substancjach, które mają wpływać na poprawienie naszych funkcji poznawczych. I też zachęcam do obejrzenia tego materiału, w którym to właśnie wraz z psychiatrą, doktorem Mają Herman, my pokazujemy hierarchię tych rzeczy, tak? Kiedy z tego korzystać, a kiedy nie, kiedy jest na to moment, a kiedy to jest tylko wymówka przed zmianą swojego stylu życia. Więc. Yy... To jest istota. Najpierw skup się na podstawach, a dopiero potem modyfikuj takie drobne rzeczy, bo one oczywiście mogą być ważne i mają jakiś tam wpływ na naszą dietę, ale nie są najważniejsze. To tyle, jeżeli chodzi o dziś. Mam nadzieję, że te omówione problemy, te omówione błędy dadzą ci jakąś nową płaszczyznę do wyciągania wniosków i być może zauważysz w nich coś, co do tej pory blokowało ciebie przed zmianą. Ja tylko dodam, że wczoraj, czyli 4 listopada, ruszyła sprzedaż kursu skutecznego odchudzania. Kurs skutecznego odchudzania to jest taki sześciotygodniowy program, który ja stworzyłam dla osób, które mają wrażenie, że ciągle są na jakiejś diecie, a mimo tego nie widzą efektu, które wiedzą, jak powinna wyglądać ich dieta, ale brakuje im motywacji i konsekwencji w działaniu, które nie są zadowolone ze swojej masy ciała i chcą to w końcu zmienić, albo które nie wiedzą, jak poradzić sobie z ogromną chęcią na słodycze i wysokokaloryczne przekąski. I w trakcie kursu, Online nauczę Cię przede wszystkim praktycznych umiejętności, które pozwolą Ci wybrać sposob, so, sposób żywienia oparty na tych podstawach, o których powiedziałam, czyli osadzony w tych. W tej hierarchii priorytetów, no i sposób żywienia, który jest po prostu najlepiej dopasowany do ciebie i twoich możliwości, e, który to pozwoli ci zbudować długotrwałe nawyki i cieszyć się upragnioną sylwetką bez konieczności bycia na żadnej diecie, bo to nie o to chodzi, żeby m, cały czas przestrzegać jakichś zasad, tylko żeby nauczyć się z tego całego gąszczu informacji, które można znaleźć w internecie, e, czy też. Sensownych źródeł, tak? Bo to nie chodzi o to. Natomiast chodzi o to, żeby wbudować taki filtr, który nam pozwoli przepuścić te rzeczy, które na ten moment są dla nas odpowiednie, a które na przykład muszą poczekać, bo mamy na, tym, na ten moment tyle rzeczy w życiu, które po prostu nam nie pozwalają na to, żeby, żeby wprowadzić jakąś zmianę. I wiedza, którą zdobędziesz w trakcie kursu, myślę, że to jest warte podkreślenie, jest uniwersalne, bo to jakby pozwoli ci wprowadzić trwałe zmiany nie tylko w żywieniu, ale i na innych płaszczyznach Twojego życia, dlatego że. Że zmiany wprowadza się według tych samych zasad, więc opanowanie e, tych zasad na jednej płaszczyźnie pozwala po prostu żyć lepiej, sprawniej, efektywniej, e, nie próbować aż tak wielu niedziałających rozwiązań, tylko z większą dozą prawdopodobieństwa wybierać te, które rzeczywiście zadziałają. No i dzięki temu to nie chwilowy stres czy gorsze samopoczucie, ale przede wszystkim ty. Będziesz mieć kontrolę nad tym, co jesz i w jakiej ilości jesz. Zachęcam cię gorąco do sprawdzenia tego kursu skutecznego odchudzania. Być może to będzie odpowiedź na, na twoje pytania, dlatego, że po wielu materiałach, które ja nagrywam, część osób ma tak, że ma taki gong, że o kurczę, w końcu wiem. Co było, nie tak, wiem, co poprawić dzięki Magda. Natomiast często jest tak, że jak ja prowadzę, czy to jakiś wykład, webinar, czy nagrywam podcast, to wiele osób mówi: kurczę, to ja jeszcze mam tyle do przepracowania, to ja w ogóle nie wiem, co mam zrobić, od czego zacząć, pogubiłam się. No i właśnie dla takich osób jest ten kurs skutecznego odchudzania, dlatego że on pozwala skrócić tą drogę, pozwala nie popełniać tych błędów, które być może popełniłbyś lub popełniłabyś, gdybyś nie miała lub nie miał podstaw tego, jak wprowadzać zmiany, zmiany w życie. To jest w sześć tygodni my jesteśmy w stanie zrobić naprawdę dużo, zresztą ja jak wejdziesz na stronę kursu skutecznego odchudzania to zobaczysz opinie poprzednich uczestniczek które to no, same napisały, że się w ogóle nie spodziewały czegoś takiego po 6 tygodniowym kursie skutecznego odchudzania, ja mogę tylko zagwarantować, że zawsze daję konkret w sensie jeżeli akurat wczoraj byłeś lub byłaś na moim darmowym webinarze który prowadziłam pod tytułem jak skutecznie schudnąć dzięki zmianie nawyków żywieniowych no to mam już screeny od osób, które zapisały cztery kartki tak, no nie ma tak że ja w bezpłatnych rzeczach gadam lelum po lelum. To jest zawsze konkret. A w 6-tygodniowym płatnym programie to już jest w ogóle konkret i naprawdę wiele osób do tej pory raportuje mi, jak wiele dobrego ten kurs zrobił w ich życiu, jak bardzo zmienił ich myślenie, jakie super efekty osiągnęły. Chociaż to nie jest najważniejsze, bo tak jakby jeżeli już nastawimy swoje myśli na dobrą drogę, to osiągnięcie efektów to już jest tak naprawdę tylko kwestia czasu i naprawdę efekt uboczny tylko tego, co my na co dzień robimy. Dlatego gorąco zachęcam Cię do zapoznania się z kursem skutecznego odchudzania. Jest to druga edycja na ten moment, w momencie kiedy nagrywam ten kurs. Mam jeszcze na kurs 47 miejsc. Kurs, Sprzedaż kursu trwa do 12 listopada. 12 listopada rusza kurs, kolejna edycja będzie dopiero na przyłomie lutego i stycznia, więc jeżeli chcesz dołączyć do kursu Skutecznego Odchodzenia, zachęcam cię gorąco teraz. Oczywiście link do kursu pozostawię w opisie podcastu. To tyle na dziś, dzięki serdeczne za odsłuchanie i słyszymy się w kolejny wtorek. Do usłyszenia.